Dzień dobry Państwu, 28 dzień października roku pańskiego i na pewno roku pamiętnego, a naszym gościem podobnie jest jeden z najbardziej znanych komentatorów ostatnich wydarzeń na polach bitewnych Ukrainy, czyli Michał Nowak. Witam Pana bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie ze swojej strony i witam również naszych widzów, a także słuchaczy. Temat, o którym dzisiaj porozmawiamy, no jest nie tak do końca oczywisty, bo mam takie wrażenie, że pola bitewne Ukrainy trochę zniknęły z naszego pola widzenia. Teraz oczy całego świata skupiają się na Bliskim Wschodzie, a tymczasem trochę niepostrzeżenie minęło już 600 dni, a właściwie ponad 600 dni tej wojny, inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I właściwie pierwsze pytanie, jak daleko jesteśmy już w tym konflikcie, czy jesteśmy u jego końca, czy ten koniec już gdzieś zaczyna się klarować, jak pan to ocenia? Mamy sytuację, z której można wyciągać całkowicie sprzeczne wnioski, bo z jednej strony rzeczywiście od około listopada ubiegłego roku mamy pewien impas, a z całą pewnością pad na niemal wszystkich, jeżeli nie na wszystkich odcinkach frontu. Jedna i druga strona od listopada, więc właściwie przez cały rok nie była w stanie uzyskać żadnego znaczącego sukcesu, nie była w stanie uzyskać zysków terytorialnych, niezależnie od tego, że te próby były podejmowane przez jedną i drugą stronę. Jednakże jednocześnie intensywność, skala walk, skala zaangażowanych sił po jednej i drugiej stronie nie zmalała, pomimo tego, że te działania nie prowadziły do żadnych znaczących sukcesów, jak powiedziałem przed chwilą. Więc z jednej strony można z tego wyciągać wniosek, że skoro jedna i druga strona nie osiąga sukcesów, no to siłą rzeczy będzie jej to skłaniało do tego, aby usiąść do stołu negocjacyjnego, bo być może ten konflikt należałoby zakończyć, skoro nie da się go zakończyć na polu militarnym, to należałoby to zrobić przy stole dyplomatycznym. Ale z drugiej strony można wyciągać również wniosek i taki, że jedna i druga strona, skoro prowadzi te działania na wyczerpanie i skoro propaganda wewnętrzna, ale również zewnętrzna obu stron cały czas kładzie nacisk na to, iż dążą do uzyskania pełnego zwycięstwa, to zakładają, iż ten sukces jest realny, jest możliwy do osiągnięcia, stąd też te walki mogą trwać przez kolejne kilka, jeżeli nie kilkanaście miesięcy. Osobiście zakładam, że ten scenariusz rozmów dyplomatycznych, które być może zresztą już trwają gdzieś zakulisowo, ale które mogłyby być przeprowadzone w przyszłym roku, jest realny, aczkolwiek nie jest to z całą pewnością scenariusz stuprocentowo pewny. Ja nie będę tutaj stawiał oceny, że w przyszłym roku ta wojna się zakończy ze względu na to, iż Rosjanie, jak i Ukraińcy nie są w stanie wygrać tej wojny na polu militarnym. Choćby z tego założenia, że Rosjanie prawdopodobnie kalkulują sobie, iż ta pomoc Zachodu może w kolejnych miesiącach być wyraźnie mniejsza niż w miesiącach poprzednich, z tej prostej przyczyny, że zasoby Zachodu są dość ograniczone, zwłaszcza jeżeli chodzi o ten wymiar przekazywania sprzętu ciężkiego. Z drugiej zaś strony Ukraińcy mogą liczyć na to, że skoro mamy zapowiedzi przekazania samolotów F-16, no to ta pomoc będzie przez Zachód kontynuowana w tej czy innej postaci. Więc być może nie odpowiedziałem na to pytanie pana redaktora tak, jak pan redaktor by sobie życzył, bo mamy sytuację, z której można wyciągać po prostu sprzeczne wnioski. Działania na pełną skalę cały czas jednak trwają, niezależnie od tego, że nasz wzrok nie skupia się już na Ukrainie i nie skupiał się już na niej właściwie przed tymi wydarzeniami, które obserwujemy w Izraelu czy też w Palestynie. To, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, po prostu doprowadziło do tego, że uwaga mediów w całości skupiła się na Bliskim Wschodzie, więc co za tym idzie i uwaga odbiorców, ale to w żadnym wypadku nie doprowadziło do tego, że skala zaangażowania sił, straty po obu stronach uległy jakiemuś drastycznemu zmniejszeniu. Cały czas trwają ciężkie walki na Ukrainie, jedna i druga strona okresowo próbuje prowadzić działania zaczepne, łamane na ofensywne, bez większych rezultatów, ale to nie znaczy, że wojna od razu zbliża się ku końcowi. No właśnie, więc to tyle, jeżeli chodzi o październik 2023 roku. Przyznam szczerze, że ja nie miałem jakichś wielkich oczekiwań co do tego, że jest pan
przepowiadaczem przyszłości i będzie w stanie pan ocenić, w jakiej fazie tego konfliktu jesteśmy, bo rzeczywiście o to jest bardzo trudno. No ale jeżeli sięgniemy trochę pamięcią wstecz, a dzisiaj ta nasza rozmowa no, będzie chyba takim podsumowaniem tych 600 czy nawet ponad 600 dni tego konfliktu, to jakie wyróżniłby pan fazy? Ile tych faz by pan wyróżnił? Bo no, teraz mówimy o tej fazie, w której rzeczywiście uwaga przynajmniej światowych mediów i przynajmniej opinii publicznej skupia się gdzieś na Bliskim Wschodzie, a tak jak pan mówi, no te walki jednak trwają podobno z taką samą intensywnością i tutaj się jakby niewiele zmieniło, zmienił się odbiór czy zmieniła się percepcja. No ale gdybyśmy mieli tak w kilku słowach powiedzieć, jak to wszystko ewoluowało, jakie widzi pan okresy, gdyby pan po prostu dokonał takie, jak to mówią fachowcy, periodyzacji tych 600 dni, to jakie wyróżniłby pan tutaj okresy i ile ich by było? Pan redaktor wspomniał o fazach i może tej koncepcji się trzymają. My mamy pierwszą fazę, czyli rosyjską inwazję pełnoskalową z 24 lutego ubiegłego roku, która zakończyła się strategiczną rosyjską porażką, porażką polityczną w tym wymiarze, że nie udało się opanować Kijowa, a tym samym zwasalizować części bądź też całej Ukrainy, więc Ukraińcy obronili swoją niezależność i niepodległość, ale jednocześnie utracili dużą część własnego terytorium, zwłaszcza na południu i na wschodzie, więc to z drugiej strony sukces terytorialny strony rosyjskiej, pewien sukces również militarny, rozbicie części ukraińskich sił choćby w Mariupolu, co z drugiej strony okupione było dużymi rosyjskimi stratami. Później druga faza to koncentracja się Rosjan na walkach na wschodzie właśnie, głównie w Donbasie, ale również na Charkowszczyźnie, próba wyjścia i opanowania całego Donbasu, przede wszystkim Kramatorska i Słowiańska, co zakończyło się rosyjskimi niepowodzeniami, ale z drugiej strony sukcesy mniejszej rangi w postaci opanowania Siewierodoniecka czy Lisiczańska, co należy wrzucić na ten rosyjski sukces, do tego zasobu rosyjskich sukcesów. Następnie mieliśmy trzecią fazę, czyli odzyskiwanie inicjatywy przez stronę ukraińską, co oczywiście miało miejsce już wcześniej, no bo Ukraińcy wyparli Rosjan spod Kijowa, spod Czernichowa czy Sumi, szeregu innych miejscowości, do których Rosjanie zbliżyli się na początku wojny, ale to związane było głównie z tym, że Rosjanie się po prostu stamtąd wycofali. Niezależnie jednak od tego, jesień 2022 roku to przejście do działań ofensywnych przez stronę ukraińską, najpierw na Chersońszczyźnie, a kilka dni później na Charkowszczyźnie, co zakończyło się wyzwoleniem kilku miast i rozległego terytorium, Izium, Wołczańsk, Kupiańsk i szereg innych miejscowości, to na wschodzie. Następnie listopad, wyzwolenie Chersonia i zmuszenie Rosjan do wycofania się z prawego brzegu Dniepru. I wreszcie mamy fazę kolejną, czyli przejście do działań o charakterze pozycyjnym, ale z drugiej strony zmiana charakteru samej wojny, czyli z wojny prowadzonej przez Ukraińców na zasadach ukraińskich, gdzie Ukraińcy korzystali z manewru, korzystali z własnych możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem sił pancerno-zmechanizowanych, do działań o charakterze typowo materiałowym, walk na wyczerpanie. Tu Rosjanie narzucili warunki pola bitwy i tego emanacją był Bachmut, o który walki trwały przez kilka miesięcy. Ostatecznie Bachmut przez Rosjan zdobyty. Miasto samo w sobie nie miało żadnego znaczenia strategicznego, operacyjnego. Zasadniczo nic Rosjanom nie dało, nie pozwoliło Rosjanom wyjść dalej na zachód i kontynuować działań w kierunku Konstantynówki, a tym bardziej Kramatorska czy Słowiańska, ale był sukcesem w tym wymiarze, że Ukraińcy ponieśli wysokie straty w trakcie walk obronnych o to miasto, czego później konsekwencje być może obserwowaliśmy w trakcie kolejnej fazy, czyli próby wyprowadzenia przez Ukraińców własnej ofensywy letniej. To już czerwiec 2023, działania na Zaporożu. Początkowo te działania miały zakończyć się dotarciem czy też wyzwoleniem samego Krymu, bo takie deklaracje padały z ust ukraińskich decydentów jeszcze przed tą ofensywą o tym, że wakacje czy też zima będą już Ukraińcy mieli możliwość prowadzenia działań na Krymie, czy też odzyskają Krym do tego czasu. Następnie wraz z
być może niepowodzeniami własnych działań ta skala oczekiwań ukraińskich malała, więc już nie Krym, tylko Melitopol, później nie Melitopol, tylko Tokmak. Ostatecznie Tokmaku Ukraińcy też nie odzyskali, włamanie na głębokość około 10 km, niezwykle niewielki, bo szeroki również u podstawy na 10 km wyłom, który Ukraińcy uzyskali pod Robotynę. Ostatecznie trzeba wprost powiedzieć, że ta ukraińska ofensywa letnia zakończyła się pełną porażką w każdym wymiarze, niezależnie od tego, jakie Rosjanie ponieśli straty w obronie, to Ukraińcy tych strat i tak nie byli w stanie wykorzystać. No i przechodzimy do kolejnej fazy tej wojny, to jest okres jesieni i zbliżającej się zimy 2023, przełomu 2023-2024, czyli kolejnych walk na wyczerpanie i próba odzyskania przez Rosjan inicjatywy strategicznej, czego emanacją jest ta rosyjska operacja w rejonie Awdijiwki. I pomimo kolosalnych, abstrakcyjnych, więc wręcz strat po stronie rosyjskiej, co jest odmieniane przez wszystkie przypadki, przez dziennikarzy, przez media, czy też przez obserwatorów tego konfliktu, ale nie zmienia to faktu, że pomimo tych strat Rosjanie osiągają pewne sukcesy w rejonie Awdijiwki i nie brakuje im wcale tak wiele, aby doprowadzić do bardzo trudnej sytuacji dla obrońców, czyli właściwie mielibyśmy tutaj do czynienia z powtórką z Bachmutu i Awdijiwka dla Rosjan może być takim Bachmutem 2023, czyli powtórka sytuacji, wyczerpywanie sił obrońców kosztem własnych ogromnych strat, ale biorąc pod uwagę możliwości odtworzeniowe jednej i drugiej strony, to Rosjanie po prostu mają w świadomości to, że te zasoby są po ich stronie znacząco większe, zwłaszcza w sile żywej, więc biorą pod uwagę to, iż te straty mogą być dla Rosjan bardzo wysokie, nieproporcjonalne do zysków terytorialnych, bo znowu Awdijiwka zakończy się tak jak Bachmut, nawet jak Rosjanie ją zdobędą, nie doprowadzi to raczej do tego, że Rosjanie będą w stanie kontynuować szerokie działania ofensywne dalej na zachód, ale będą mieli, jeżeli oczywiście to się Rosjanom uda, sukces, który będzie odmieniany przez wiele przypadków w rosyjskiej propagandzie, sukces, który odłoży na bok te ukraińskie działania, ukraińskie sukcesy na południu w rejonie tego włamania. Więc mieliśmy szereg faz tej wojny. Ona przechodziła przez fazy lepsze dla Ukraińców i gorsze. W chwili obecnej, w moim przekonaniu, jesteśmy w sytuacji, kiedy to Rosjanie odzyskują i budują swoją inicjatywę, prowadzą działania zaczepne, łamane na ofensywne na kilku kierunkach. Ukraińcy własne działania w rejonie południowym właściwie ograniczają do minimum, pomimo tego, że one cały czas trwają i raczej będą trwały przez nawet okres jesienno-zimowy, to nie doprowadzi to do uzyskania tam tego sukcesu, na który liczyła z jednej strony Ukraina, ale z drugiej strony na który liczył Zachód, który przecież umożliwił Ukraińcom przeprowadzenie tejże operacji poprzez szkolenia ukraińskich brygad, ale przede wszystkim dostarczenie nowoczesnego zachodniego uzbrojenia. Więc pomimo próby uzyskania inicjatywy przez Ukraińców i doprowadzenia do walk o charakterze manewrowym, czego Ukraińcy z całą pewnością oczekiwali, summa summarum cały czas jesteśmy na etapie wojny na wyczerpanie, która w moim przekonaniu jest korzystniejsza dla strony rosyjskiej z tej przyczyny, o której mówiłem już przed chwilą. No właśnie, więc opowiedzieliśmy tę wojnę w kilku punktach, w sześciu. Najpierw odparcie Rosjan spod Kijowa, potem konsolidacja części terytoriów przez Rosjan, Chersońszczyzna, potem ofensywa Ukrainy i odzyskanie części tych terytoriów, potem wojna, zmiana charakteru wojny i wojna pozycyjna, potem działania Ukraińców nazywane kontrofensywą letnie w 2023 roku, ale niezbyt udane. No i teraz znowu ta walka pozycyjna, walka na wyczerpanie jesienią 2023 roku. Czyli wyróżnił pan, jeżeli dobrze policzyłem, pięć, sześć faz tej wojny. No i kolejne pytanie, skoro podsumowujemy te 5-6 faz, to czy zobaczył pan coś nowego na polu bitwy, co pana zaskoczyło? Rozmawialiśmy kilka razy i był pan sceptyczny co do takiej hipotezy, że ta wojna jest inna niż wszystkie takie, których moglibyśmy się spodziewać, ale jak pan uważa dzisiaj w jesienią 2023 roku i czy było coś takiego, co zwróciło pana szczególną uwagę w trakcie tych działań wojennych przez ostatnie 600 dni?
Panie redaktorze, rzeczywiście będziemy odpowiadali na to samo pytanie, które przewijało się przez nasze poprzednie rozmowy. Ja podtrzymuję te tezy, te słowa, które wypowiadałem wcześniej. No, zasadniczo mamy do czynienia z powtórzeniem w bardzo wielu elementach wojny pełnoskalowej, które obserwowaliśmy już w poprzednich dziesięcioleciach, z tą różnicą, że mamy wiele nowinek technicznych, technologicznych na polu bitwy, co w jakimś wymiarze zmienia charakter tej wojny, ale nie prowadzi do tego, że obserwujemy jakąś nową wojnę XXI wieku. Nadal tą podstawą możliwości prowadzenia działań jest człowiek, jest żołnierz w swojej masie, który ma zdobywać bądź też bronić jakiegoś terenu. Nadal podstawą do uzyskiwania przełamania są czołgi, transportery opancerzone, z tą różnicą, że pomimo nasilenia działań przez jedną i drugą stronę, to nie prowadzi do sukcesów, z uwagi na to, że kluczowa nadal jest artyleria, która zadaje większość strat, jeżeli chodzi o sprzęt ciężki, jak i siłę żywą obu stron. No i ten ostatni element, który jest pewną nowością, chociaż dla tych, którzy obserwowali zmagania na Bliskim Wschodzie, no to nie do końca, bo w mniejszej oczywiście skali on był obserwowany już choćby w Syrii, ale też w Iraku i w innych państwach Bliskiego Wschodu, a mianowicie drony, i to przede wszystkim drony komercyjne. Oczywiście po stronie ukraińskiej mieliśmy słynne Bajraktary, które ostatecznie przecież się w tym konflikcie nie do końca sprawdziły. Po stronie rosyjskiej mamy słynne lancety, które z kolei się sprawdziły, ale nadal w swej skali ich użycia są one znacząco rzadziej używane niż zwykłe drony komercyjne, takie jak każdy z nas może sobie kupić w jakimkolwiek serwisie, gdzie takie drony się sprzedaje bez podawania nazw i lokowania jakichkolwiek produktów. Te drony są wykorzystywane w wielu sytuacjach, zarówno jeżeli chodzi o rozpoznanie, o korygowanie ognia artylerii, ale to, co jest wzmagane i wzmacniane właściwie przez obie strony, to wykorzystywanie ich w swego rodzaju charakterze amunicji krążącej, czyli drony FPV z doczepionymi ładunkami wybuchowymi, czy to z amunicją z wyrzutni granatów RPG, czy z minami przeciwpancernymi, czy zrzucanie granatów przeciwpiechotnych, pocisków moździerzowych, to nie ma znaczenia. W każdym razie to jest środek prowadzenia walki, który w jakimś wymiarze rzeczywiście zmienia charakter wojny, bo bardzo duża część strat w sprzęcie pancerno-zmechanizowanym po obu stronach w ostatnich miesiącach to jest najbardziej widoczne. To było widoczne na Zaporożu, gdzie Ukraińcy prowadzili działania, to jest teraz widoczne pod Awdijówką, gdzie Rosjanie prowadzą działania. Duża część tych strat to są właśnie straty na skutek uderzenia dronów komercyjnych z jakimś doczepionym ładunkiem wybuchowym, więc kosztem, bardzo niewielkim, czy też relatywnie niewielkim kosztem takiego drona niszczy się sprzęt warty wielokrotność ceny takiego uzbrojenia. A ile ten dron kosztuje, tak się zapytam z ciekawości. To zależnie, można załóżmy w jakiejś ogólności, że to jest do kilku tysięcy dolarów w takim maksymalnym pułapie, ale wykorzystywane są też drony znacząco tańsze. Do tego z drugiej strony mamy czołgi warte po kilka czy kilkanaście milionów, więc to są znaczące różnice i rzeczywiście widać, że po obu stronach nasycenie pola walki tymi dronami jest ogromne, ale z drugiej strony my widzimy często obrazki ze skutecznych ataków przy użyciu dronów FPV choćby, a z drugiej strony wiele tych dronów po prostu nie dolatuje do celu, bo jest zestrzeliwanych bądź jest zagłuszanych przez środki walki radioelektronicznej. Jedna i druga strona traci miesięcznie po kilka tysięcy takich dronów, więc widzimy po prostu ułamek skuteczności tego wykorzystania tego uzbrojenia, ale to nadal oznacza, że jest to po prostu koszt niewielki w porównaniu do uzyskiwanych rezultatów wykorzystania tego typu uzbrojenia. Więc to jest pewna nowość w masowym wykorzystaniu dronów jako takich, bo one były używane już wcześniej. To zmienia charakter prowadzenia tej wojny, bo wymusza inne działania jednej i drugiej strony i prowadzi do wysokich strat w tych sytuacjach, kiedy jedna lub druga strona prowadzi działania w sposób konwencjonalny. Ostatecznie to dla jednej i drugiej strony doprowadziło w pewnym wymiarze do tego, że są zmuszone do prowadzenia działań o charakterze działań szturmowych piechoty, więc właściwie mamy powtórkę sytuacji
z końcówki I wojny światowej, kiedy to armia choćby niemiecka prowadziła działania w ten sposób, ale tu nie będę wchodził w kwestie historyczne. Straty w sprzęcie pancerno-zmechanizowanym są tak duże, że rzeczywiście znaczenie tych pojazdów jest dużo mniejsze niż można by się było spodziewać, ale w żadnym wypadku nie można mówić o tym, że czołgi jako takie odchodzą do lamusa i nie mają już znaczenia na polu bitwy. To właśnie przy użyciu czołgów można przełamywać pozycje obronne. To, że zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy w ostatnich miesiącach nie uzyskali takiego powodzenia czy takiego przełamania, nie oznacza, że w lepszych warunkach czy przy lepszym przygotowaniu to nie byłoby możliwe. No właśnie, no więc mamy wojnę konwencjonalną, wojnę taką, jakiej moglibyśmy się spodziewać, plus jednak te drony, które tutaj zrobiły różnicę i to paradoksalnie te drony komercyjne, które gdzieś tam możemy kupić w internecie, jak rozumiem, i do których doczepiane są różnego rodzaju ładunki wybuchowe, drony, które kosztują no, kilka tysięcy dolarów, czasem trochę więcej, czasem trochę mniej i wpłynęły jednak na zmianę, a może nie na rewolucję pola walki, ale jednak na pewną zmianę te ostatnie 600 dni. Tutaj zresztą chyba nawet w pewnym momencie Ukraińcy zaczęli atakować cele cywilne i zagrażać samej Moskwie. To może też nie miało dużego znaczenia takiego, powiedziałbym, bojowego, ale miało chyba spore znaczenie też propagandowe, w których no, Rosjanie gdzieś nawet i w Moskwie czasami no, czuli się zagrożeni atakiem jakichś dronów wysyłanych z Ukrainy. No dobrze, mamy te 5-6 faz wojny, mamy pewne modyfikacje pola walki, a czy przez te ostatnie 600 dni, ponad 600 dni, żebyśmy tu byli precyzyjni, widział pan takie momenty, w których dostrzegł pan niewykorzystane szanse któreś ze stron, że to były takie kluczowe momenty i ta wojna mogłaby się potoczyć inaczej? No, historycy z reguły nie lubią takich dyskusji też o historii alternatywnej, co by było gdyby, chociaż jak mówią klasycy, gdyby to ulubione słowo polskie. No ale gdyby w pewnych sytuacjach decyzje były inne, to jak ten konflikt mógł się potoczyć i które to były pana zdaniem fazy i które momenty tych faz, jeżeli dostrzegł pan takie momenty, w których ten konflikt mógł się ułożyć inaczej? No, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z gdybaniną, mówiąc kolokwialnie, której osobiście, mimo tego, że nie jestem historykiem, również nie lubię, ale tu można zwrócić uwagę na pierwszą fazę wojny, czyli rosyjskie działania. Być może gdyby Rosjanie w tych działaniach na północy nie zmieniali kilkurazowo nawet kierunków działania, to ostatecznie udałoby się rosyjskiej armii pod Kijów podejść, czy nawet stolicę ukraińską odciąć. Być może gdyby Rosjanie po prostu lepiej przygotowali samą operację ofensywną i marsz na Kijów z Białorusi, to też sytuacja wyglądałaby nieco inaczej dla strony rosyjskiej. Patrząc na południu, być może gdyby Rosjanie nie próbowali uderzać z zajętego Chersonia w kierunku Odessy przez Mikołajów, tylko zamiast tego ograniczyliby się do działań na kierunku Zaporoża, to też sytuacja wyglądałaby dla armii rosyjskiej nieco inaczej. Tam obrona ukraińska mogłaby być słabsza. Z drugiej zaś strony, jeżeli chodzi o Ukraińców, to w moim przekonaniu w tych dwóch najpoważniejszych ukraińskich operacjach ofensywnych zakończonych sukcesem, czyli północna w Charkowszczyźnie i Ługańszczyźnie i południowa w Chersońszczyźnie, tam Ukraińcy uzyskali wszystko to, co mogli uzyskać. Znaczy, ja nie widziałem perspektywy do tego, aby Ukraińcy przekraczali Dniepr. To w chwili obecnej nadal jest niemożliwe. Ukraińcy uzyskali bardzo wiele na północnym wschodzie i zostali zatrzymani przez Rosjan dopiero po tym, jak wyczerpały się ukraińskie możliwości ofensywne na przygotowanej ad hoc rosyjskiej linii obrony i tam właściwie dalej nie dało się prowadzić działań ofensywnych i to pomimo ukraińskich prób front tam właściwie stanął i stoi od ponad roku. Jeżeli zaś idzie o te działania na południu, to biorąc pod uwagę rozbudowanie rosyjskich pozycji obronnych, rosyjską przewagę w powietrzu, nasycenie tego pola walki rosyjskim żołnierzem i rosyjskim sprzętem, przy użyciu którego ci rosyjscy żołnierze prowadzili działania obronne,
tam właściwie nie dało się uzyskać wiele więcej. I pomimo tego, że rzeczywiście ta ukraińska operacja zakończyła się niepowodzeniem, to można gdybać, że gdyby Ukraińcy bardziej skupili się na tym kierunku tokmackim i ograniczyli własne działania na tym kierunku bardziej wschodnim z rejonu Wielkiej Nowosyłki, który i tak nie był perspektywiczny, bo nie dało się stamtąd dojść do Mariupola, tam nie ma po prostu sieci dróg, które Ukraińcy mogliby wykorzystać do prowadzenia takich działań, to może sytuacja wyglądałaby nieco inaczej, ale ja nadal uważam, że bez panowania w powietrzu, bez przytłaczającej przewagi materiałowej i liczebnej Ukraińcy nie byli tam w stanie uzyskać powodzenia i ta operacja, można powiedzieć, że z góry skazana była na niepowodzenie. Daleki jestem też od tego, żeby sugerować, że Ukraińcy mogli zaatakować gdziekolwiek indziej. Południe, Zaporoże to był jedyny kierunek, gdzie Ukraińcy mogli szukać swojego powodzenia, gdzie to powodzenie miałoby znaczenie. Nie mieli Ukraińcy perspektywy do tego, by uderzać na Donbas. Tam mamy aglomerację miejską, ciężkie walki miejskie zakończyłyby się ukraińskimi stratami, jeszcze mniejszym powodzeniem tej operacji. Próba atakowania na dalekiej północy być może zakończyłaby się większymi sukcesami terenowymi, ale zajęto by kilkanaście czy kilkadziesiąt nieznaczących wiosek, co nie miałoby żadnego znaczenia, żadnego przełożenia na ogólną sytuację na polu bitwy, a to znaczenie miałby kierunek południowy, gdyby zakończył się ukraińskim sukcesem. Więc jeżeli chodzi o Ukraińców, to tak naprawdę nie widzę w tym momencie takiej sytuacji, gdzie Ukraińcy mogliby zrobić dużo więcej, aby odnieść większe powodzenie własnych działań. Rosjanie być może na niektórych etapach własnych działań, zwłaszcza w tej pierwszej fazie wojny, błędnie wychodzili z błędnego założenia, obierali błędne kierunki natarcia, czy zbyt bardzo rozpraszali swoje siły, ale to tak naprawdę jest myślenie nieco po szkodzie, mówiąc kolokwialnie, dla strony rosyjskiej i tak jak powiedziałem, jest to po prostu czyste gdybanie. Nie mamy wielu danych, więc zasadniczo to na tym zakończyłbym odpowiedź na pytanie pana redaktora. Panie Michale, jeszcze muszę pana może trochę zasmucić czy zmartwić, ale jeszcze na to gdybanie będę starał się pana troszkę wyciągnąć, bo jeżeli już dokonujemy tutaj podsumowania. Ma pan redaktor to prawo, jest redaktorem prowadzącym rozmowę, to ja muszę odpowiadać. No właśnie, muszę lojalnie przestrzec zarówno i pana, jak i naszych widzów. Nie dlatego, żebym szczególnie był fanem tej gdybologii, bo nie jestem. I to zarówno jeżeli chodzi nawet i o to podsumowanie, które dokonujemy, czy różnego rodzaju podsumowania, a także kreślenie scenariuszy na przyszłość, no ale sama formuła jakby wymusza ode mnie prowokowanie do gdybania, czego pan nie lubi, ale być może lubią nasi widzowie. I nie wiem, czy spodoba im się ten pomysł, żeby teraz po tym podsumowywaniu 600 dni, czy ponad 600 dni działań wojennych na Ukrainie przeskoczyć na Bliski Wschód, bo ten konflikt już trochę znamy, tu już wiele rzeczy nas pewnie... No tak wiele rzeczy już pewnie nas nie zaskoczy, ale gdyby miał pan teraz tak szybko porównać to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, gdzie ten konflikt się właściwie zaczął, no zobaczymy, czy on będzie miał jeszcze potencjał kilkusetdniowy i jak to się tam potoczy, czy dojdzie do jego eskalacji, ale te rozważania może zostawmy. Natomiast czy zobaczył pan tam, na pewno zobaczył pan jakieś różnice, w czym ten konflikt najbardziej przypomina konflikt ukraiński, czy tą inwazję rosyjską na Ukrainę, a co jest zupełnie, zupełnie innego? No to panie redaktorze, moim zdaniem nie do końca zasadne byłoby porównywanie tych dwóch konfliktów na Ukrainie. Mamy do czynienia z pełnoskalową operacją konwencjonalną w Palestynie czy w Izraelu. Mamy do czynienia w tym momencie nadal z działaniami asymetrycznymi przede wszystkim Hamasu, no, wspartego przez inne palestyńskie ugrupowania zbrojne. Nadal nie rozpoczęła się izraelska operacja ofensywna w kierunku Strefy Gazy. No, tu można by to było porównywać z działaniami na Ukrainie, gdyby ona rzeczywiście została przeprowadzona, bo mielibyśmy do czynienia z działaniami konwencjonalnymi. No, widać, że na Bliskim Wschodzie w pewien sposób wyciągane są wnioski z działań na Ukrainie, ale to właściwie wraca jak bumerek, no bo to z Bliskiego Wschodu przyszło wykorzystanie dronów komercyjnych. Tu jako jeden z pierwszych na dużą skalę stosowało je Państwo Islamskie
kiedy jeszcze istniało w swoim takim zakresie terytorialnym w Iraku czy w Syrii. Później wnioski z tego i adaptacja nastąpiła na Ukrainie i po tej adaptacji na Ukrainie teraz adaptował się do tego Hamas i wykorzystywał drony komercyjne do rażenia celów izraelskich, w tym izraelskich pojazdów i widać tu pewne punkty styczne, prowadzenie działań w charakterze zbliżonym, czy też nawet identycznym do tego, co obserwowaliśmy na Ukrainie. Pojawiały się wnioski, że to oznacza, iż Hamas był szkolony przez czy to Rosjan, czy z drugiej strony Ukraińców. Ja jestem daleki od tego typu wniosków. To nie jest żadna technologia kosmiczna, żeby użyć dronów komercyjnych do atakowania celów wojskowych. Tu hamasowcy czy jakiekolwiek inne ugrupowanie nie potrzebowało szkoleń ze strony Ukraińców A co by czy pan Rosjan. Powiedział na taką hipotezę, że to hamasowcy szkolili Rosjan na przykład albo... Nie, panie redaktorze, tu hamasowcy nie wykorzystywali dronów na taką skalę przed inwazją na Ukrainę. To robiło Państwo Islamskie i później inne organizacje terrorystyczne czy ugrupowania zbrojne na Bliskim Wschodzie adaptowały się po tym, jak to właśnie Państwo Islamskie wprowadziło i na taką dużą skalę, również propagandowo-medialną, bo te filmy z wykorzystaniem dronów przez IS były rozpowszechniane różnymi kanałami. Być może część z naszych widzów miała możliwość je zobaczyć w roku 2012, 13, 14, 15, 16, kiedy Państwo Islamskie je kolportowało i atakowało przy użyciu dronów choćby irackie pojazdy, w tym irackie Abramsy. To wszystko już było. Ja tu jestem daleki od wyciągania wniosków, że ktokolwiek kogoś szkolił, to naprawdę nie są znaczące technologie, aby musiało dojść do wzajemnego informowania i szkolenia się. W wszystkich tych państwach, gdzie obserwujemy użycie dronów, mieliśmy do czynienia z choćby cywilnymi operatorami dronów, którzy bardzo szybko mogli szkolić innych choćby bojowników, czy mogli sami przechodzić do działalności typowo zbrojnej. To nie jest jakaś, mówię, to nie jest rocket science, tak? To wystarczy umieć latać dronem, doczepić do niego ładunek, to też nie jest żaden problem. Zresztą poradniki co do tego, jak to przeprowadzić, są dostępne w internecie, więc... A co pan myśli na przykład o zastosowaniu, nie wiem, czy przyciągnięciu graczy z wideogamingu do tego typu operacji? Bo wideogaming to dzisiaj jest już profesjonalny sport, niektórzy grają czy trenują po kilkanaście godzin dziennie. Czy uważa pan, że to byłoby łatwe po prostu przesunięcie takich graczy, profesjonalnych graczy i czy w przyszłości nas to nie czeka, że profesjonalni gracze gdzieś tam z wideogamingu przejdą na operatorów dronów? Panie redaktorze, to wszystko już było. Po było. Pierwsze, robiło to Państwo Islamskie, które kolportowało materiały propagandowe, w tym urywki, wycinki z gier komputerowych, choćby ze znanej powszechnie serii Call of Duty, gdzie pokazywano, zobaczcie, nie musicie bawić się w wojnę, możecie to robić u nas. Kolportowano również materiały właśnie z działań operatorów dronów, gdzie pokazywano, że mogą mieć grę komputerową na żywo i mogą prowadzić dżihad przy użyciu dronów czy joysticków, padów, których używaliby do grania w gry komputerowe. To robią obecnie również Rosjanie, którzy prowadzili i prowadzą z całą pewnością dalej nabór wśród graczy w Rosji dla właśnie wykorzystania ich w charakterze operatorów dronów. Zdziwiłbym się, gdyby nie robili tego Ukraińcy, bo to jest po prostu naturalny rezerwuar przyszłych operatorów dronów, których jedna i druga armia tu w wypadku Ukrainy musi posiadać w ogromnej liczbie, bo biorąc pod uwagę to zaangażowanie, nasycenia pola walki dronami, gdzie każdy oddział właściwie posiada nawet kilku operatorów dronów, no to właśnie gracze są naturalnym rezerwuarem przyszłych operatorów dronów na polu bitwy. Rosjanie to robili również w charakterze propagandowym. Pojawiały się materiały, gdzie widzieliśmy byłych czy też obecnych graczy, którzy szkolą się z operowania lancetami. Być może część z nich później trafiła na Ukrainę i przy użyciu tych lancetów raziła ukraińskie leopardy czy inne czołgi. Więc tak jak oni wcześniej grali w gry komputerowe, tak teraz prowadzą działania zbrojne. Dla nich być może wiele się nie
zmieniło, bo to nadal jest joystick, pad, to nadal jest jakiś ekran komputera. To w jakiś sposób też jest istotne w tym wymiarze dehumanizowania konfliktu zbrojnego. To wchodzimy w ogóle inny etap, ale ja widziałem cały szereg nagrań z Ukrainy, gdzie mieliśmy do czynienia z działaniami operatorów dronów, zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich, gdzie dochodziło do ewidentnych zbrodni wojennych, do dobijania jeńców przez operatorów poprzez zrzucanie ładunków na osoby ewidentnie ranne, pozbawione uzbrojenia, czy w tym momencie próbujących w jakiś sposób ograniczać własne rany poprzez zakładanie jakichś opatrunków, a na nich zrzucane były ładunki wybuchowe przez operatorów dronów, więc nie ma to żadnego znaczenia, czy podszedłby tam żołnierz rosyjski i ukraiński i przyłożył pistolet do głowy i dobił takiego żołnierza, czy zrzucił z drona granat oddalony o kilkadziesiąt czy kilka kilometrów, będąc względnie bezpiecznym, nadal mamy do czynienia ze zbrodnią wojenną. Więc tu widać, że to w jakiś sposób jest dehumanizowanie działań własnych i dehumanizowanie konfliktów zbrojnych przez właśnie wprowadzenie na tak pełną, dużą skalę wykorzystania dronów. Są problemy z przestrzeganiem konwencji, przestrzeganiem prawa wojennego przez jedną i drugą stronę. Tu zarówno Ukraińcom, jak i Rosjanom można bardzo wiele zarzucić, jeżeli chodzi o popełniane czyny, popełniane zbrodnie wojenne. No właśnie, to rzeczywiście niewątpliwie ważna kwestia, którą pan podniósł, czyli ta dehumanizacja i zacieranie się różnicy między grą komputerową, a jednak rzeczywistością. No a jednak jest to wojna i giną ludzie. No i właśnie stąd moje kolejne pytanie o straty, a jeżeli pytamy o straty, to od razu chciałbym zapytać o propagandę, bo przedstawianie tych strat, no to pewnie też jest element polityki propagandowej. Chyba ta ukraińska na początku była bardzo skuteczna i bardzo udana. Rolę życia odgrywał prezydent Zełenski. Tak chyba można powiedzieć, więc jak pan ocenia wiarygodność tych danych dotyczących strat, jaki poziom strat po obu stronach mniej więcej pan szacuje i jak pan ocenia propagandę obu stron, i rosyjskiej, i ukraińskiej, i jej jakby kreatywność, pomysłowość i skuteczność? Zacznijmy od tego ostatniego punktu, czyli od propagandy. Ta ukraińska była skuteczniejsza zarówno z tego tytułu, że była bardziej subtelna, ale również z tego tytułu, że po prostu miała większe możliwości docierania i oddziaływania na zachodnich odbiorców niż propaganda rosyjska, co jest dość oczywiste. No, Rosjanom oczywiście słusznie zamknięto wiele kanałów możliwości docierania do zachodnich odbiorców, zamknięcie rosyjskich stacji telewizyjnych czy kanałów w serwisach. Ale aktywni byli w świecie pozaeuropejskim, w Afryce na przykład. Tak, chociaż to ma dużo mniejsze znaczenie dla sytuacji na Ukrainie, bo dla Ukrainy kluczowa jest Europa, a nie Bliski Wschód czy Afryka, które tak naprawdę w żaden sposób nie oddziałują na sytuację na Ukrainie, nie wspierają w dużym stopniu, czy właściwie w żadnym stopniu żadnej ze stron. Więc tam rosyjska propaganda jest dużo skuteczniejsza, ale z drugiej strony to nie prowadzi do tego, że te państwa odwracają się teraz od Ukrainy, no bo one nigdy przy Ukrainie nie były. To, co dla Rosjan miałoby znaczenie, to doprowadzenie do tego, żeby to Europa Zachodnia czy Stany Zjednoczone odwróciły się od Ukrainy, bo te państwa dla Ukrainy są podstawowym żywicielem, można tak powiedzieć, zarówno w tym wymiarze finansowym, cywilnym, jak i przede wszystkim zbrojeniowym, militarnym. Więc to, jeżeli chodzi o propagandę. Jeżeli chodzi o straty obu stron, panie redaktorze, ja nie mam żadnych wiarygodnych danych. Nikt, moim zdaniem, nie ma wiarygodnych danych, jeżeli chodzi o straty obu stron. Przedstawiane straty przez oficjalne kanały ukraińskie i rosyjskie są w moim przekonaniu całkowicie niewiarygodne. Oczywistym jest to, że własne straty się zaniża, straty przeciwnika się znacząco zawyża. Gdyby te straty podawane przez Rosjan, jak i Ukraińców w odniesieniu do strat przeciwnika były rzetelne i były prawdziwe, no to mielibyśmy do czynienia już z kilkukrotnym pokonaniem przeciwnika i kilkukrotnym zabiciem nawet poszczególnych żołnierzy armii przeciwnika, więc z samego tego faktu one są po prostu nierzetelne i niewiarygodne. Rzetelnie można weryfikować dane, jeżeli chodzi o straty sprzętowe, bo tu mamy
mamy ośrodki agregujące straty obu stron dzięki materiałom filmowym i zdjęciowym. Oczywistym jest to, że nie wszystkie straty zostały udokumentowane, więc zakłada się, że około 30% przynajmniej z nich nie zostało czy to sfilmowanych, czy obfotografowanych, ale jednej i drugiej stronie zależy na tym, aby te straty przeciwnika udostępniać, więc właśnie robione są te zdjęcia, ale przede wszystkim nagrywane są filmy z uderzeń na sprzęt przeciwnika i w ostatnim czasie to jest tym bardziej widoczne z uwagi na to, o czym mówiłem wcześniej, czyli z uwagi na wykorzystanie dronów komercyjnych, dronów FPV na dużo większą skalę niż w początkowych fazach tej wojny. Wtedy mamy każdą stratę z wykorzystaniem takich dronów właściwie potwierdzoną. Niejednokrotnie do atakowania celów używanych jest kilka dronów, jeden czy dwa obserwacyjne, kilka atakujących, więc mamy nawet nagrania z kilku kamer. Można dosyć łatwo zweryfikować, co to był za sprzęt, do kogo on należał, jakie straty odniósł, czy został zniszczony, wyłączony z walki, czy tylko uszkodzony, więc to można łatwo weryfikować. Mamy takie ośrodki jak Oryx i szereg innych, które agregują te straty jednej i drugiej strony. Ja patrzę w tym momencie na dane przedstawione przez Oryx, jeżeli chodzi o straty sprzętowe, to po stronie ukraińskiej na dzień, kiedy nagrywamy tę rozmowę, mamy 4633 jednostki sprzętu zniszczone, w tym dla przykładu 674 czołgi. Dla strony rosyjskiej to są straty w wymiarze 12784 jednostek sprzętu, w tym 2426 czołgów. Oczywiście te dane w jakimś wymiarze mogą być narażone na jakiś margines błędu, bo część z tych strat dotyczy pojazdów, które posiadała jedna i druga strona i czasami trudno jest zweryfikować, czy był to czołg, dla przykładu czołg ukraiński czy też rosyjski, ale w przytłaczającej większości sytuacji to można łatwo zweryfikować, więc te ośrodki agregujące te straty w postaci choćby wspomnianego Oryxa są dość wiarygodne. Więc straty sprzętowe możemy weryfikować, widzimy rozstrzał tych strat po stronie rosyjskiej i ukraińskiej, ale pamiętajmy, że proporcjonalnie Ukraińcy mają dużo mniejsze zasoby sprzętowe niż mieli i nadal mają Rosjanie. Jeżeli chodzi o straty ludzkie, nie mamy żadnych wiarygodnych danych, a w związku z tym, że ja do takich danych nawet jakimiś kanałami nieoficjalnymi również nie dotarłem, to nie pokuszę się tutaj o wskazywanie, jakie to są straty, jakiego rzędu, czy Rosjanie utracili tylu a tylu żołnierzy, a Ukraińcy z kolei tylu a tylu. Nie uważam, by było to możliwe w tym momencie do takiego rzetelnego przedstawienia. No właśnie, ale czy to jest po 100 tysięcy, 200 tysięcy, czy kilkaset tysięcy po jednej i drugiej stronie? Nie jesteśmy w stanie pokusić się, zaryzykować określenie tego rzędu wielkości chociażby. Panie redaktorze, to z całą pewnością nie są liczby rzędu kilkuset tysięcy, bo żadna z tych armii nie przetrwałaby takich strat i nie byłaby w stanie kontynuować wojny po uzyskaniu takich strat, zwłaszcza jeżeli chodziłoby tylko o zabitych. Czy 200 tysięcy jest realne dla jakiejkolwiek ze stron? Być może tak, ja raczej skłaniałbym się do liczb pomiędzy 70, 90 a 180 tysięcy jako takiej liczbie realnej, ale to jest nadal ogromny rozstrzał liczbowy, tak? Jeżeli te straty wynosiłyby 90 a 180 tysięcy, mamy dwukrotność, ja nie podejmę się tego, aby wskazywać, jakie to są dane dokładnie, ale pomiędzy tymi liczbami można mówić o stratach jednej lub drugiej strony. No właśnie, więc mniej więcej określenie tego przedziału mi chodziło w pytaniu. A teraz prochu nie wymyślę i pewnie pana nie zaskoczę. Ostatnie pytanie, zaskoczenia nie będzie, bo będzie to gdybologia. Tak bardzo krótko, jakieś 2-3 scenariusze, jakie pan przewiduje w najbliższych miesiącach, kiedy nadejdzie ta Rasputica, co takiego może się wydarzyć, jako podsumowanie tej naszej rozmowy i tych 600 dni tej wojny na Ukrainie. Rosjanie skupią się w rejonie Awdijiwki i będą próbowali zrobić z niej nowy Bachmut, czyli doprowadzić do walk na wyczerpanie, które doprowadzą do wysokich strat po stronie ukraińskiej przy jednoczesnych wysokich stratach rosyjskich. Przy założeniu, że Rosjanie oczywiście zamierzają zająć Awdijiwkę, wyrównać tam front, ogłosić sukces o charakterze czysto taktycznym, lokalnym, który zostanie rozdmuchany do sukcesu dużo większego rzędu. Ukraińcy będą próbowali temu zapobiec poprzez wzmacnianie tego odcinka.
co oczywiście rodzi ze sobą koszty, więc może mogą pojawiać się zasadne pytania o to, czy warto powtarzać Bachmut dla strony ukraińskiej. Z drugiej strony Ukraińcy będą próbowali utrzymać ten występ w rejonie Robotyne, ale raczej nie zakładam możliwości kontynuowania natarcia z tego kierunku. Rosjanie przez okres jesienno-zimowy będą próbowali go zlikwidować, wyrównać front i doprowadzić do sytuacji, w której Ukraińcy nie uzyskali żadnych sukcesów w ramach własnych działań ofensywnych tych letnich. Raczej pojawią się ukraińskie podjazdy w rejonie ujścia Dniepru, ale nie zakładam scenariusza przeprowadzenia szerszej operacji desantowej, zwłaszcza w okresie jesiennym, okresie deszczowym, rozmiękczenia gruntów. To jest scenariusz nierealny. Cały czas będziemy mieli do czynienia z sytuacją patową. Rosjanie mogą chcieć cały czas grać na przeczekanie, czyli doprowadzić do sytuacji, w której Zachód będzie musiał ograniczać własne wsparcie z uwagi na to, że choćby mamy sytuację na Bliskim Wschodzie, gdzie Rosjanie, gdzie Stany Zjednoczone muszą również oddziaływać, gdzie muszą wspierać armię Izraela kosztem wzmocnienia Ukrainy. Rosjanie mogą zakładać również scenariusz, w którym państwa Zachodu będą wymuszać jakieś ustępstwa ze strony Ukrainy, będą musiały ograniczać własne wsparcie z uwagi na to, że mamy dna beczki w niektórych państwach, które nie będą w stanie kontynuować tego wsparcia w takim dużym wymiarze, jak to miało miejsce wcześniej. To w jakiejś części dotyczy też Stanów Zjednoczonych, ale to właśnie Stany Zjednoczone są kluczowym państwem dla Ukrainy, bo to jest jedyne państwo, które ma zasoby sprzyjające temu, aby kontynuować pełnoskalową, szeroką pomoc zbrojeniową dla Ukrainy. To jest ten scenariusz, w którym będziemy mieli kilkumiesięczne walki na wyczerpanie i Rosjanie być może zakładają, że wygra Trump w przyszłym roku i będzie im się łatwiej układać z nim niż w chwili obecnej z Bidenem. Z drugiej zaś strony scenariusz rozmów pokojowych, które są wymuszone tym, iż nie ma po prostu postępów. Żadna ze stron nie jest w stanie uzyskać pełnej inicjatywy, osiągnąć sukcesu zbrojeniowego, więc będą zmuszone być może do tego, aby usiąść do stołu negocjacyjnego za pośrednictwem jednego czy nawet kilku mediatorów i zawiesić ten konflikt, zamrozić go, czy nawet faktycznie zakończyć przynajmniej na jakiś czas. Ostatecznie więc wniosek mój podstawowy jest taki, że nie spodziewam się, aby kolejne kilka miesięcy przysporzyły jednej lub drugiej stronie znaczących sukcesów na polu stricte militarnym. Every road leads to Rome, czyli wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Też można by wysunąć taki wniosek z pańskiego podsumowania i tego, co wydarzy się w Stanach Zjednoczonych generalnie i jak tam ułoży się sytuacja pewnie w 2024 roku. Szanowni Państwo, już na koniec tej rozmowy chcieliśmy bardzo podziękować za wsparcie z całego świata, z całej Europy, z całej Polski, też dla tego kanału i dzięki temu wsparciu takie rozmowy możemy przeprowadzać. Będziemy bardzo wdzięczni za pytania i komentarze dotyczące właśnie omawianych przez nas tematów. No i bardzo dziękujemy naszemu gościowi, którym był specjalista do spraw wojskowości, jeden z najbardziej znanych, rozchwytywanych komentatorów ostatnich 600 dni. Pan Michał Nowak. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. To ja dziękuję za zaproszenie i dziękuję za Państwa czas, Państwa uwagę. Dziękujemy bardzo i życzymy miłego weekendu. Wszystkiego dobrego.